Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś w grze Supraland. No i cóż, muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Po ostatnim odcinku, który nagrywałem chyba przedwczoraj, jeśli się nie mylę, z perspektywy mojej czasowej, dla was to będzie różnica spora, nadal, że tak, w sumie mamy już ponad połowę gry za sobą. Jak się dowiedziałem, znaczy to, że wszystkich znajdzie, jak innych rzeczy też. A no, końca nie widać. Jednak, żeby zrobić główną fabułę chociaż i potem móc znajdźki na spokojnie ogarnić, stwierdziłem, że właśnie będę robił główną fabułę. Znajdźki kiedy indziej. No poza tym, że trochę szukać będę i tak. Jesteśmy teraz w Wiosce Niebieskich i no, straciliśmy wszystko prawie, bo nas okradli. I bez zbędnego gadania powinniśmy dzisiaj chyba zacząć eksplorację z tym, co nam zostało. Po to, żeby może coś odnaleźć i... Pierwsza rzecz... Wow, super potężna, 5 monet. Bo tu otworzyliśmy. I tak, co możemy za to wziąć? Oczywiście, że złoty moduł promienia mocy. Możesz teraz przyczepiać promień do złota, a promień będzie teraz przewodzić prąd. Czyli dosyć, patrzcie, nie dosyć, że mam prąd teraz właśnie na tym. To jeszcze przewodzi ten. To jeszcze się przyczepi do złota. A więc tak, jeśli mamy złote rzeczy, to teraz możemy łatwo się przyczepić. Więc no. Zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi, poza tym, że no, musimy uzbierać bardzo dużo rzeczy, żeby, wiecie, odzyskać swoje stare śmieci. Czemu w sumie dużo rzeczy, ci dużo, monet. I tak, mam tutaj baterię, nie wiem, po co nam będzie tym razem, ale ważne, że mamy. Bo wiecie, jakie mamy, to zaraz znajdziemy jakieś zastosowanie i... No dobra, jest tutaj takie coś, to może jak tak szczelę baterią, to się uda. Ej, sprytne. Ładne, fajne. Teraz jeszcze raz, może tym razem się uda. I... Tak, udało się, mamy to. Udało się... pokazać, tak... No i tak fajnie właśnie mamy prądę. Nic z tym jeszcze nie zrobimy niestety, ale no. Ważniejsze, że mamy chociaż jedną. I tak, teraz najgorzej. Widzicie, mamy tylko nasze promienie i... A, dobra, tutaj już gadali o tym ostatnio i tak. Muszę znaleźć kolejne miejsce, wiecie, gdzie będziemy mogli fajnie zarzucić ten prąd. Promienia, czemu w sumie... Jaki prąd ze złotego promienia? Ja się plączę w swoich słowach. A raczej właśnie przyczepić się do złota promieniem. I dobrze, że to zauważyłem, bo gdybym nie zauważył, to byłby pewnie problem. Chodzić, szukać, może coś znaleźć. Chyba kulka. Okej. Jeszcze robić do końca, ale może znajdziemy jakieś zastosowanie za chwilę. Tylko tak. Ciągnąć się tutaj nie dam rady, więc jakkolwiek tam wleść, to jakoś inaczej trzeba będzie. Mam tej kulki, na nie w sumie niczego innego, co może warto byłoby właśnie się rozejrzeć. Bo tak tu. Wyjść. Jak chodzić, no niby można, tylko dokąd to nas doprowadzić, czy da? Ale no nie sądzę. Tam nagle nie będzie czegoś, ale widzę, że nie ma. To miejsce raczej jest, powiedzmy, na inny moment. Jest skupić na czymś innym. Na czym? No nie wiem, ale na czymś innym, tak, definitywnie. Byliśmy przed chwilą. I tak, to w sumie może być... Padłem? Ale mniejsza. Właśnie, to może być, powiem wam szczerze, taki moment, w którym będę się zacinał mocno, bo 5 monet zebrałem i super, ale... To co dalej? Bo wiecie, tym 5 monetami tej gry nie zwojuję. A muszę odzyskać wszystkie swoje rzeczy z powrotem, więc no... O, czy to... O, nie. Tutaj przyczepi się. O, nic. Właśnie, więc... Cokolwiek trzeba tu zrobić, to jakoś musi być inaczej. Do tego się przyczepić nie mogę. No. Prawda, to wygląda tak, jakbym był trochę w kropce. Nawet w
trochę bardzo. Ale spokojnie, gwiazdny kluczu, może w końcu coś wymyślisz, znajdziesz. Totalnie kiełop. No poza tym, że tutaj mam takie fajne, tylko no prąd trzeba. A oczywiście prądu nie możemy. O, nie mamy niczego, co pozwala nam prąd, chociaż... Możliwe, że wiem, co trzeba zrobić. Teraz tu utknęło. Super, wiecie co, miałem już teorię, ale jak znikło, to teraz znowu nic z tego nie będzie. Ja już łaziłem milion razy chyba. Tak, no. Tak, tutaj przejść to w sumie nic nie da, bo nie ma jak tam wejść. Ej, wiecie co, muszę chyba sensownie, naprawdę mocno pomyśleć o tym, co dalej. Mam to. Słuchajcie, mam to. Patrzcie. Nie mam tam wchodzić ani nic. Nie, ja tu mam takim pięknym promieniem po prostu tą kulkę przepchać. Ha. Kurczę, jakie to fajne i sprytne. Podoba mnie się. W jakim celu, to nie wiem do końca, więc tak. Ha. I tak. A, dobra, metalowa kulka, wiecie co? To teraz to ma sens w sumie. To się nie myślałem. Ale co? To wszystko ma sens! No patrzcie, jakie to fajne! I teraz tak, idziemy tutaj. Kulka robi sobie kulululu. Wykazuje to. I mamy przejście! No patrzcie, jakie... Przemyślane, jakie to jest... Ach. Nie, wiecie co, ja się tu bałem, że sobie nie poradzę, ale... To jest tak dobrze... Przemyślane, że aż po prostu... Aż się człowiek cieszy, jak na to patrzy. Ja wcześniej to hejciłem, jakie to może być głupie, kiepskie, niepomyślane, ale... Dobra. Niemniej jednak, mamy 10 monet. Czy to na cokolwiek starczy, nie byłbym aż taki pewien. Ale wiecie, musimy to sprawdzić, czym prędzej. Bo wiecie, każde ulepszenie można już ułatwić życie i... 15. 15. Tego trzeba znaleźć. Więc... ja. Trzymajcie kciuki. Ciągle te głupie dźwięki prądu. Dźwięki prądu, chyba odgłosy prądu powinienem powiedzieć, ale... No, mniejsza. Wiecie, o co chodzi. No i tak najważniejsze jest, że tutaj teraz nie będziemy musieli się bawić tą kulką bezpośrednio, bo mamy takie ładne przejście. Fane to tutaj właśnie to przejście. Będziesz być coś, ale... A... To dałoby radę połączyć? Daleko. Ale tak. Jeśli mam naprawdę tam się dostać tak, jak ja myślę, to może być trochę ciężkie. Po jednym skokiem. No. Chyba nawet nierealne, bym powiedział. Ale, no tak. Pewnie to po prostu przekombinowuję. A propos przekombinowania, tak, ja już wiem, jak to zrobić. Aj, ja naprawdę czasami za dużo myślę. Prostota podstawowych elementów rozgrywki, no patrzcie na to. Tędy, w ten sposób, tylko niestety spadłem, więc jako, że spadłem, to teraz, no. O, no jak to się nazywa, no nie będę mógł teraz tego zrobić, ale spokojnie. Jak w niektórych grach, że kucnięcie oznacza, że nie można spaść, ale dobra, spokojnie, full focus. O, i mamy tu łącznie 30 monet. No wiecie, co to oznacza? Wiecie czy nie? Bo jeśli nie wiecie, co to kiepsko w sumie, ale pewnie wiecie. W jedno to piękny sposób możemy kupić double jumpa i triple jumpa z powrotem. Ale teraz to jest jedną rzecz. Kupię potrójny skok. Nie mogę, okej, zabezpieczyli się przed czymś takim. Dwa skoki, trzy skoki. Dobra. Dobra, teraz to się zaczyna rozrywka.
łatwiej będziesz trochę manewrować i w ogóle. No szkoda, że jeszcze nie mamy kosteczki i innych rzeczy, ale no wiecie, nie będę płakał też tak strasznie, bo... Nawet jeśli, no... Jeśli to są tylko podwójne skoki, potrójne skoki, czyli coś, co mieliśmy już od dawna, to miło to widzieć z powrotem. A, tylko teraz... Tam pewnie nie doskoczę. A nie, doskoczę! Okej, dobra, to idzie szybciej niż myślałem w sumie. Ej, okej. Guzik. Wrócić tam się nie da. Dwa złote kawałki. Co to w sumie może dać? Bo taki szczerze. Tu jakiś kluczyk, wajchę. A, czyli tu jakoś taki. Nie no, okej. Na razie nie widzę sensu w tym, chociaż wiecie, może tutaj jakiś sens będzie ukryty. Dobra, to jest trochę dla zmyłki. Daję. Tak, patrzcie. Można byłoby myśleć o tamtym, ciągle się na tym zafiksować, ale można też zrobić coś takiego. Okej. I najciekawsze, że tak, gra ma ten moment. Wiele osób może go nie lubić, hejcić, narzekać czy coś. Mądry? Tak, jestem mądry. Ale mi się podoba, wiecie, taki moment, gdzie gra pokazuje takie... No, gościu, nie jesteś żadnym supermenem niezastąpionym czy coś, jesteś zwykłym gościem, który nadal może zostać okradziony, może stracić swoje ekwipunki, swoje moce. Spróbuj ponownie, od zera. Zdobyć siłę i to wszystko. Fajnie, naprawdę, podoba mi się to. I też plus za... Właśnie za sam w sobie fakt, że tak to... Sprytnie przemyśleli. A, jest wyjście, dobra. Ale tak, zanim pójdziemy tam, czy coś, to... Mam 40 monet i co tutaj się jeszcze dzieje? Drogi, z drogi. Czemu oni tak biegają? Czy to ma być jakiś sekret, czy coś? Kierek, czy cokolwiek? Nie wiem. Te motylki przy dwóch takich... Nie, niestety mi nic to nie mówi tak osobiście, więc tak... Jakiś istotny element, żeby tutaj odzyskać wszystko, co miałem, bo jeśli tak, to będzie kiepsko. Tutaj chyba wszystko było. Mamy 40, czy to wystarczy, czy trzeba jeszcze więcej, bo w sumie wiecie, no nawet... Jeśli mamy 4, to nie pamiętam, więc tak. O, wskoczyliśmy tutaj z powrotem, ciekawe. Będzie dobrze. I tak, 40 jest na kostkę. Mamy 6 mocy z powrotem, czyli kosteczkę. Jej. Za nią. Ej, zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Teoretycznie ona powinna czymś pomóc. Teraz tam widzę jakiś schemacik, więc... Nawet nie będę, wiecie, długo czekał, spróbujmy go odtworzyć na tyle. A, i wiecie, co jest takie w sumie najciekawsze? My to chyba w sumie możemy zrobić już teraz. Bez wszystkich naszych mocy i z wszystkich naszych rzeczy. Prawda, fioletowy strzał może być większym problemem, ale tak. Może mimo wszystko damy radę. Tak, musimy znaleźć jeszcze jeden kryształ, pomalować go na fioletowo i powinno być. Tak. Po prostu wiecie, przy takich rzeczach fioletowy strzał obok definitywnie. Ma to coś na rzeczy? Jest to jakoś związane, ale no. Tak, tutaj kostka. A, kostka, halo. Dobra. Dzięki. Dzięki, kostka. Wiecie, to w sumie już... A nie, dobra, nie mogłem się pomalować na inny kolor niż niebieskim, tylko myślałem o tym, co by było, gdybym się właśnie pomalował na całkowicie odmienny kolor. Ale prawda jest taka, że no nie mogłem. Nie mogą, bo wcześniej przecież mnie okradli z prawie wszystkiego.
A, niestety. Chociaż wiecie co? Ciekawe by było, gdyby się okazało, że jednak tutaj możemy właśnie w ten sposób to już... otworzyć! Okej, czyli to tamto nie było związane z tym tutaj. Okej. Dobrze, że to zauważyłem, bo gdybym tego pewnie nie zauważył, to by były spore problemy. Okej, tutaj są takie rzeczy, to też dobrze wiedzieć. Tak, skwaliśmy tu monetę czerwonego kolesia. Nie będzie miał broni, która wyszliwuje fioletowe pociski, żeby otworzyć drzwi. Okej, czyli wiemy, gdzie są nasze pieniądze. Warto wiedzieć. W sumie to wiecie, co najlepsze? Łatwo będzie bardzo to odzyskać, tylko musimy znaleźć jeszcze te 60 czy tam 65, czy ileś tam po prostu tych brakujących monet na czerwony pistolet. Na nasz blaster i tak dalej, ale dobra. Na spokojnie. Póki co następny nasz cel, który powinniśmy chyba osiągnąć, moim zdaniem rzecz jasna, będzie teraz właśnie albo stworzenie kolejnego fioletowego kryształu i zbieranie much, albo wyciągnięcie. Nie można wyciągnąć. Dobra. Dobra. No to idziemy po muchy. I najpierw fioletowy kryształ. Wiecie, z tymi muchami to będzie fajnie. Nimi można łatwo sobie fajnie właśnie tak zżerać pomarańczowe warzywa. Jak już się nauczyliśmy dawno temu, potem odkryliśmy to prawidłowym sposobem niedawno i teraz no, tutaj znowu. Ale dobra, mniejsza o to. Kolejny kryształek, tak, super. Właśnie, czerwony przycisk i kostka można kliknąć. Czerwonych nie może. Okej, czyli się nie pomalujemy na jakiś inny kolor. Wiecie, tak jak teraz tutaj przy tym jesteśmy i wiadomo, że można się pomalować, to ciągle będę o tym myślał, czy nasza postać mogła być, nie wiem, fioletowa, żółta, zielona i tak dalej, ale... W ogóle ciekawe jest to, że teraz właśnie będziemy niebiescy chyba już tak do końca naszych dni. Znaczy nie jest to aż taki wielki problem dla... niebieskim. Chyba czerwoni i niebiescy, jeśli dobrze rozumiem, to się strasznie nie lubią. Najpierw idziemy z tymi muchami zeżrzeć wszystko, a potem widziałem tam wielką pajęczynę, więc wiecie, oczywiście, muchy, pajęczyna, te sprawy, no... Będę musiał to po prostu sprawdzić, jak zadziała, co się stanie, czy coś się w ogóle stanie. A teraz nom, i co my tu mamy? Miejsce na baterię. Okej. Będzie później na pewno tą baterię trzeba będzie właśnie wcisnąć, a póki co tak. Okej, nie widzę już więcej, więc ja miejmy nadzieję, że to tyle. Bo jeśli jest coś jeszcze, no to będzie kiepsko. Chociaż nie pamiętam, czy tam tego czegoś też nie było, więc w najgorszym wypadku, żeby tego nie pominąć, to warto byłoby właśnie pójść z tym kryształem może i tam sprawdzić. Tak w sumie to podejrzewam, że mogłoby coś być, bo wiecie, no w końcu było tam te muchy tam właśnie, za kratami. Potencjalnie, no, było to właśnie tam umiejscowione w celu ewentualnego wzięcia ich z tamtej strony i nie przejmowania się niczym. Ewentualnie zamiast tam się męczyć, to można też tutaj przecież wskoczyć. Przejście. Prawie nic przez niej nie widzę i czystej strony do poczęstowania much. Nie było nic. Czyli tutaj niepotrzebnie wróciłem, ale no wiecie. Spokój sumienia i spokój głowy, że nic nie pomijam. O, no tak, i teraz najgorsze w sumie. Mamy już prawie 20 minut, a ja nadal dużo nie zrobiłem, chociaż z tym dużo to tylko poniekąd może i... O, niestety nie. Trochę się zawiodłem teraz, tak szczerze. Ale dobra. Przynajmniej wiadomo, że to muchy były potrzebne tylko do... ...wania tam jakichś zbędnych rzeczy. I teraz... Seria była tak przy okazji? Już nie pamiętam. A nie, dobra, już to mam, już mam. Dobra. Szybko tam pójdziemy, bo tak teraz w sumie ona będzie potrzebna gdzie indziej. Specjalnie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, chodź bateryjka. Supracell, czy jakoś tak. No i dobra. Bo tutaj tego nie jestem pewien.
bakterie. Ona coś w ogóle zrobiła takiego istotnego? Nie, tylko ty mogłeś coś rozbić. A tak, zapomniałem, że w sumie teraz tutaj nic nie zrobię, bo no. Ja mam tego elektrycznego. Tak zrobię? Czy coś to zmieni? Nie. Zmienia. No tak bym tutaj właśnie miał tą kostkę postawić. Okej, okay, to mi pokazuje, że może będę mógł łatwo strzelić. Problem jest, tak i tak jakoś. Okej, okay, jakoś tak dziwnie mogę coś spróbować zrobić tylko. A nie, nie, nie. Cokolwiek to jest do zrobienia, to na pewno nie w taki sposób dziwny. Jeśli możemy cokolwiek zrobić, to musimy bardziej pomyśleć. Tak, pomyśleć. Tutaj przecież... zwykłe niepolakierowane drewno, to pewnie mogę tam się jakoś dostać. Bingo po prostu. A mamy tu do czynienia z... regeneracja zdrowia plus 5. Okej. Okay. To akurat była czysta znajdźka. Szkoda z jednej strony, a z drugiej strony, no dobrze, że znaleźliśmy. Ej, teraz najgorzej. Co zrobić, żeby móc odzyskać resztę? Mają rację, że nie będziemy mieli jak tutaj wystrzelić prawdopodobnie, więc... pada. Ej, najwygodniej wygląda na to, że jeszcze gdzieś się... popomijałem dużo rzeczy, jakieś... albo jestem za głupi, żeby wymyślić, co tutaj zrobić. Obie opcje są bardzo prawdopodobne, więc no. Póki co, może jeszcze warto byłoby połazić i... co? Skóra dziwnie wygląda, a... ja nie zebrałem wszystkich mu. Bo gdzie ten kryształek zostawiłem teraz? Te muchy tutaj są, to może właśnie musiałbym zebrać wszystkie muchy, żeby coś się stało. A, wiecie, taka moja teoria spiskowa. Wątpię, żeby to zadziałało. O, dobra, widzę. Kryształ z muchami. Szybko idziemy. Wydawało mnie się oczywiście, że wszystkie brałem, więc no, ale może... nope. Nadal tak samo. Teraz ponownie pajęczyna? Nie, pajęczyna im nic nie robi. One też nic nie robią pajęczynie. Jamy. Prawie bym tam wlazł, ale dobra. To też nie jest problem. Bo na przecież w taki sposób i... co? Bo w sumie już wiecie... no się trochę pogubiłem z tym, co ja chcę tutaj osiągnąć, co ja chcę tutaj zrobić. Tak teraz spróbować. Coś tam jest. Magiczny chłopiec. Spadł z nieba. Wydasz mi magiczny patyk. Zamieram przechowanie go w domu. Okej. Okay. Okej. Okay. Podejrzewam, że to mógł być ten, jak mu tam... Harry Potter, czy jakoś tak. Ten Henryk Garncarz, jak zwykłem go nazywać. Byliśmy już milion razy i no. Naprawdę nie wiem, co teraz. Chyba będę musiał naprawdę znowu jakoś tak połazić, pomyśleć, bo ja tu za dużo lagów dostaję ostatnio. Ej, no cóż.
Na to, że tak nie potrafię myśleć logicznie i rozwiązywać takich prostych rzeczy. Superlant nie był trudny. No cóż, w takim wypadku... Do usłyszenia za chwilę. No cóż, nie znalazłem rozwiązania, ale mamy za to tutaj sekreto. Ja zauważam go w końcu i max zdrowie plus 2. Nie wydaje się to być jakieś sensowne, no ale mniejsza z tym. No cóż, cokolwiek teraz mamy robić, to nadal będzie dla mnie tajemnicą. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że jeśli tutaj niczego nie ma, to może naprawdę warto zobaczyć, co się dzieje tam dalej znowu. Mówię się, problem polega na tym, że w sumie to tutaj... To zrobiłem, tam nie da się przejść, tutaj jest jakieś zamknięte coś, więc... Nie wiem, nie wiem. Jedyne, co tylko, to tutaj... Wszystkiego. O coś to niszczyłem. Tu mamy takie właśnie te metalowe, w sumie takie przekaźniki prądu. Tam trzeba podrzucić coś na tego lasera. Bo problem jest taki, że to nie przechodzi. Jedyne co można zrobić, to w sumie... w jakiś sposób, tylko no... My nie przekazujemy prądu, a nawet jeśli... Nawet jak przekażemy, to proszę, tam nie dostaniemy się w ten sposób. Trzeba było chyba... próbować jakieś inaczej coś zrobić, jedno co mi przychodzi do głowy, tak szczerze jeszcze wam powiem, to zastosować coś, co w sumie powinien pomyśleć wcześniej i pewnie to jest to, co teraz musimy zrobić. No więc tak, prąd przywodzi metal, a jak zapewne pamiętacie, mamy metalową kulkę, co w sumie miałoby też sens, bo widzicie, jest tutaj ta taka jakby zjeżdżalnia tutaj, takie tory dla kulki, więc potencjalnie to może być to, ale oczywiście nie pomyślę o tym. Zapnę się na już dobre pół godziny biegania poza wizją i nie pomyślę o niczym. Ale tak, po prostu jak zauważyłem tego upgrade'a, to tak stwierdziłem, że no już wznawię to nagranie, szczególnie, że i tak czas mi się kończy powoli. Teraz, tak, to w sumie też by miało sens, wiecie, że tutaj stawiam to wszystko w taki sposób. Popatrzcie, teraz to blokuje kulkę, przez co ona nie ucieknie. Tutaj jak zjedzie, to prąd nam włączy na chwilę. A ten prąd pozwoli tutaj wystrzelić tą kulkę, żeby przerwać promień, znaczy tą kostkę i tam wleść, jeśli to zadziała tak jak myślę. Bingo! Zadziałało! Zadziałało! Dobra, dobra! Wiecie co, no mamy co, no... Mamy co. Możemy kupić znowu nasze tego piu. Pistoleta, piu, wiecie, czerwonego. Więc, jej, po prostu... Nic ująć. Nie robimy postępy. Jedyne co tylko... Mnie martwi to, że jeszcze tego nie możemy. Ciekawe... O! Got the gun back achievement. Jej, czy... Dobra, że mamy to. Ciekawe, że go w ogóle nie osłabili. Ani nic, ale dobra. Zamknęło się i przy okazji... Skąd się tu wzięła królowa? I po swojej młodej to są ukryte za drzwiami. Zaraz za tymi dwoma podejrzanymi złotymi klockami. Przecież masz wszystko, co potrzeba do otworzenia tych drzwi. A, okej. Okay. A podejrzanymi złotymi klockami... Tak? Nie, dobra, to takie było tylko chamskie powiedzenie, żeby w ten sposób to zrobić. OMG, czemu, o mój Boże. Okej, okay. Got the coins back, chociażby? Chyba tak, nie pamiętam ile ich miałem ze sobą konkretnie. Ale tak, trochę tam leżało tych monet i przy okazji tutaj chyba na tamten pasek też jest. Jak tam FPS-y? Nie klatkowało? Okej, okay, nieźle. A, prawda jest taka, że nie klatkowało za bardzo, przynajmniej po mojej stronie. Ale dobra, mam monety i co teraz? Okej, okay, teraz otwórz dla mnie główne drzwi. Nope, nie mogę tego zrobić. W sensie pewnie bym mógł, ale wiecie, nie zrobię tego jeszcze, bo trochę za wcześnie. No. Zanim to zrobię, musimy wrócić po przypinkę magnetyczną, wiecie, no. Priorytety. Król niebieskiej wioski może poczekać. O ile on na pewno. W ogóle. Priorytetem jest odzyskać moją zabawkę, którą mi ukradli, czyli niedobrzy niebiescy. Tak. Musimy iść. I musimy to wykupić. Ale wiecie co, już się bałem, że jak tutaj teraz idź po swoje monety, to będzie takie, no dobra gościu, to zapłać ze swojej gotówki za ostatnie ulepszenie. Ale na całe szczęście dali tutaj dokładnie też tyle, żeby
no, wykupić z powrotem. Klamratalnia. Teraz jestem bogaty. Okej, dobra, to bądź sobie bogaty. I przekazać, czy jest coś ciekawego z tą klamrą tutaj do wykorzystania? Tego co widzę, to chyba nie. Załączę ją i w ogóle, ale nie, chyba nie. Zapowiada się i muchy znowu. Ciekawe. Ale dobra. Wydaje mi się, że nawet chyba musiałem po to wrócić. Pomiędzy to, że to takie logiczne. No dobra, zobaczymy kiedy indziej, jak mówiłem. Teraz chcę się skupić na robieniu fabułki, a nie na pobocznikach jeździe. Wiemy, w ogóle co ciekawe, niby musiał mu dawać niebieskiego, żeby tu wejść, a ona tak po prostu łazi sobie jak, jakby nigdy nic, ona jest królem czerwonych. Dobra, jesteśmy tu i... Trzeba było to wykupić, tak. Cześć. O. Tak, chyba tak. No i proszę, a chwilę tam coś wyżej jest. Fajnie, że klik. Idealnie, już prawie. Ale dobra, jeszcze zanim to, to... Tak samo bez gustu jak dawniej. Okej, coś tam. Można znaleźć sposób na otwarcie tych drzwi, czy coś tam, coś tam? Nie, dobra, cokolwiek tam jeszcze teraz tego nie zrobimy, ale tak, sposób na otwarcie drzwi... już jesteśmy czerwoni z powrotem. I nas zamknęło, oczywiście. Sposób na otwarcie... drzwi zostały. Tylko co tak naprawdę ja muszę tutaj zrobić, bo wiecie, tego... Ja nie powiedziała do końca. Co mi przychodzi do głowy? A, dobra, widzę to, widzę to. Okej, pamiętam. Pamiętam o tej możliwości. Fajnie, fajnie, fajnie. Gro, nie jestem idiotą, który nie pamięta o wszystkim. Dobra, do widzenia. I teraz tak, trzeba tutaj wprowadzić prąda. To jest akurat nowa właściwość tego naszego promienia. Okej, wchodź. Ja będę mówić. Ej, i co? O Jezu, dzieciak. Tak blisko dzieciak. Okej, wchodź, ja będę mówić i... O, proszę. I mamy to! Paul! Feni? Co? Co ty tu robisz? Ale chwila, że co? Bo ja tego nie ogarniam. Dlaczego tam to robisz? O czym ty mówisz? Jakie drętwy dialogi. Rura wodna. A, to. To jest niebieskie, zgodziliście się, że czerwoni potrzebują więcej wody. Okej. Wygląda to, że oni się znają, ale to jest też takie dziwne. A nadal opowiada swoim ludziom te zmyślone straszne historie o nas? Ej, czyli tak mi się znali. Czerwoni to straszni ludzie! Ciągle myślisz, że wybrałem twojego brata zamiast ciebie, bo jesteś... Bo jest niebieski, co? Bo jest niebieski, co? Okej, ale... To jest nasz... Wujek? Twojego brata, czyli... A, nie rozumiem, ale okej, kochałam cię. Zostawiłem ci się, zostawiłem. Bo byłeś dla mnie tylko palantem, a nie dlatego, że jesteś niebieski, co? Dobra, ja już się pogubiłem w tym, co mówi, ale... Mój brat Paweł jest naprawdę miły dla wszystkich. Jakim cudem bliźniacy są tak od siebie różni? Okej, dobra, czyli naprawdę taki jakiś nasz wujek czy coś, ale okej, ciekawa sprawa. Pany, Czemfeni, nie jestem pewien, w stanie powiedzieć. Wyschło nasze źródło wody, coś tam jeszcze więcej gadał. Ma coś wspólnego z potworami z wulkanu. Paul, dlaczego nie poprosiłeś naszą pomoc? No jest, jakie to drętwe. Ale dobra. Milion kropków. Ponieważ wtedy wszyscy niebiescy odkryliby prawdę, że okłamywałeś ich na nasz temat cały ten czas. Okej. Czyli to król jest ten zły, niedobry w sumie, reszta niebieskich po prostu tutaj ofiarami też tego wszystkiego. Milion kropków. Okej. Gdy jest jakiś problem, mamy mojego syna. No i teraz będzie się chwaliła. On naprawia problemy. Takie jak te. No, miło, że tak słuchać, ale i tak. A co robi ta twoja karykatura syna? Wysłałem go na teren wulkanu, ale nie wrócił. Słyszałeś, kochanie? Masz problemy z wodą, jeśli znajdziesz swojego kuzyna, uratuj go. A, okej. Czyli kolejnego questa dostaliśmy po prostu. Ale...
Znajdź swojego niebieskiego kuzyna w pobliżu wulkanu. Powiem szczerze, że to jest takie... Nie tego się spodziewałem, mówiąc szczerze, ale okej. Okay. A ten ma coś do powiedzenia? Dzięki za przeprowadzenie go z powrotem, chyba. Możemy tutaj wleść? Ano, możemy. I wiecie co? Na wejść, to muszę sprawdzić jedną rzecz, bo tutaj widzę rurę. I tak, ta rura prowadzi do sekretu. Jej. To był nawet łatwiejszy sposób z tym, jak to widzę, tak. Dobra, mniejsza. Tak. Okej. Okay. Ja w ogóle, jak zareagują na mnie teraz, kiedy jestem czerwony. O ile zareagują. Jakaś taka brama też jakby do wulkanu, ale ona jest zamknięta? Ha. Dobra, mniejsza. Może otworzę. Może otworzę. Jak nie, to będziemy musieli iść naokoło, ale hej. Najważniejsze jest to, że w końcu mamy jakieś takie wyjaśnienie i w sumie nasz początkowy cel od samego startu gry został jakoś rozwiązany, więc... A, chyba można powiedzieć, że coś się udało. Okej. Okej. Na razie tamci nawet nie zwrócili uwagi, a tutaj... Ta królowa powiedziała naszemu królowi. Jak przyprowadziłeś swoją królową do naszego króla? Jak się tu dostałeś? Co się stało w zamku? Więc możesz tu zostać, mimo że jesteś czerwony? Okej, czyli teraz tam są sobie zdziwieni z tego, co tu się dzieje się. Ale dobra. Nie ma co narzekać, wiecie. Ura, udało się i w ogóle, jej. O, i teraz nagle magicznie się to otworzyło. Potem albo po raz pierwszy, w sumie ciężko mi stwierdzić. A i w sumie ciekawe, czy mógłbym tutaj uciec sobie, pomijając to wszystko, wiecie, w cholery iść dalej, zajmować się swoimi sprawami wcześniej. Ale tak, w sumie teraz... Ha. Okej, tam pewnie będzie wulkan, ale wiecie co, tak teraz szybko mnie naszła myśl. Oj, to będzie zło, jeśli to zrobię. Obiecałam, że nie będę, wiecie, a już ty takich głupot robił i chodził za pobocznikami, ale... Chcę tylko szybko zobaczyć jedną rzecz, która mnie męczy, można powiedzieć, tak najbardziej. Patrzcie, zielony kryształ. Zielony kryształ, ale tak... A, czy jest tutaj poza drewnem właśnie jakieś takie złote coś? Nie. A, dobra. To nawet nie będę myślał o tym, żeby tutaj coś więcej robić, wiecie, no... Obiecałem sobie, że naprawdę nie będę teraz nadużywał czasu antenowego na jakieś takie poboczniki. Bo tym można się zająć na spokojnie właśnie później. Wiem w sumie chyba do jakiejś groźniejszej lokalizacji. Potencjalnie w sumie... No. Potencjalnie w sumie to może to być takie naprawdę ciężkie. Jak widzę tutaj takie potwory, to pomyślcie, co tam będzie dopiero. O, przy okazji grób, więc jej. Trochę więcej monetków. Chociaż nie, żeby to robiło jakąś wielką różnicę, bo w sumie... Czy jest... Mam cokolwiek, co jeszcze można kupić za te monety? W sumie nie kojarzę. Ale dobra, mniejsza z tym, przynajmniej teraz już... Wiem, po co były te żółte kamyczki w niektórych miejscach, które w sumie można byłoby nazwać serem wcześniej. Ale dobra. Ładne. Ładne tereny. I... Dobra, dobra, już widzę. Ale w ogóle wiecie, co jest najciekawsze? To są tereny chyba obok czerwonego, tego kryształu. Pierwszego w ogóle z tych wszystkich kryształów, które odwiedzaliśmy. Kto by się spodziewał? No dobra, no, na pewno nie ja. Powiem szczerze, no, myślałem, że wiecie... Definitywnym końcem rozgrywki będzie spotkanie z niebieskim królem, a tutaj nagle takie... Czerwono się robi. Tak samo jak wiecie, w tym challenge'u całym, tym tower defense, który tam mamy przy naszej wiosce w sumie. I tak, jest bardzo niebezpiecznie. A nawet nie będę myślał o tym, żeby podchodzić z mieczykiem. Muszę być naprawdę ostrożny, żeby nie zginąć. Wiecie, na całe szczęście mamy dosyć wysoką już regenerację postawioną i ulepszoną.
Więc tak, ja i w sumie i tak, ale... A, w sumie co ja chciałem powiedzieć w ten sposób? Nie wiem, ale dobra. Nie podoba mi się to naprawdę, jak tu jest dużo tych stworów. No, wiecie, nie to, że, jest, że one są jakieś wyjątkowo trudne, czy coś, ale to ja nie należę po prostu do tych, którzy najlepiej unikają wrogów i inne takie, więc pewnie ty będę padał 20 razy na sekundę. Teraz? Nie, dobra, w sumie to jestem... Dobra, za dużo tego w sumie. Ale ogólnie to jestem właśnie trochę głupi, że tak pytam, co teraz, jak to było oczywiste, że trzeba tutaj pewnie przeskoczyć i... A co teraz tutaj zrobić? Ja się wątpię, czy wybrałem najlepsze miejsce dla mojego nowego domu. No, nie dziwić się. Co w ogóle tutaj mamy zrobić? Bo tak tutaj właśnie... Zaczynamy. Pomysłów tutaj nie mam. Dalej, więc... Nie. Co on powie? Muszę kupić kilka drogich rzeczy. Włóż dwa samorodki złota do skrzyni, pozwolić wejść do mojej piwnicy. A, okej, dwa samorodki złota. Okej. Samorodki złote. Kamienny przycisk. Nie, dobra. Metalowy, nie kamienny. Ale nadal nie da się tego wcisnąć, więc... A, dobra, bo tu... Nie był przycisk, tylko to był taki słup piękny. Okej, okay, powiem szczerze teraz tutaj, tak całkowicie szczerze, nie ogarniam. To nie jest metalowe jednak? To może drewniane? Nie, to... Dobra, mniejsza. Skupmy się na czymś przyjemniejszym i łatwiejszym do ogarnięcia. Ale póki co tak, tutaj jeśli wstawimy kostkę, to będziemy mieli jakiś taki... Jednorazowy wyrzut. Cokolwiek tutaj musi być, to nie wiem. Co? Może... strzał? Ja, możliwe, że chodzi o strzał zwykły. Jak wiecie, jakiś sens tego, że musimy zwykły strzał tu posłać po prostu. Nie, nie, to musi... Tu musi chodzić coś więcej. Ale dobra, to jest za dużo myślenia jak dla mnie. A i tak, 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 tak. Czemu ściany? Ściany. Dalej co jest zrobić w sumie? A. Okej, okay, dobra. To ma sens jakiś. A tylko niżej, żebym mógł na pewno trafić. Tak, i w sumie tak. Dobra, dobra, dobra. Daję tu w sumie żółtą piłkę. Dobra. Okej, okay. Wiecie co? Teraz to już zaczynam chyba rozumieć. Jedną rzecz przynajmniej, a cokolwiek tutaj mamy zrobić... Będzie to dotyczyło, tak, tej piłeczki. Jakoś tą piłeczkę będziemy musieli tam przetransportować, mimo tego, że jest żółta, tam jest, wiecie, antyżółta strefa. Chowy to w sumie coś takiego. Kostką. No do zrobienia w sumie. Wiecie, tak strzelić optymalnie, żeby to nie przeleciało za daleko. A jednocześnie wystrzelić ją tak. A w sumie to jest jedyne, co mi teraz zostaje. Chyba, że udałoby się po prostu tu położyć.
oczywiście. Nie, bo musi odjechać. Ja w sumie jakoś tak. Minimalnie. Nie wiem. Na pewno wiem, że tam, wiecie, trzeba być jakiś żółty pocisk mieć. Ale jak konkretnie to zrobić? Mam? Chociaż może... Okej. Potencjalnie może być, ale wiecie, no... Nie czuję tego, żeby to było... Aż takie... Nie, nie, nie. Mamy za mały zasięg po prostu broni. A więc cokolwiek tutaj trzeba zrobić, musi to być robione jakoś inaczej, sprytniej i w ogóle bardziej. Nie, no naprawdę, powiem szczerze, że teraz czuję się tak trochę w kropce, że... Pomysłów co zrobić. Tak i tak coś udało się osiągnąć, więc zobaczmy teraz tylko najważniejszą rzecz. Nie, promienie do mojej tej kostki nie mogę przyczepić, więc... Ej, no cóż. Najwidoczniej po prostu będę musiał nad tym się pogłowić już w kolejnym epizodzie, bo jak widać, tutaj mamy teraz bardzo, ale to bardzo już... Dużo zrobione, więc szkoda by było... Znaczy... W sumie dużo zrobiono. Już się plączę w ogóle z tym, co chcę powiedzieć nawet. Może już 45 minut to trwa w sumie, więc nie chciałbym przedłużyć bardzo. Jedne co to możemy tutaj... A, super, więc możemy tak zrobić, tylko wiecie, no nadal nie wiem co dalej. Na pewno coś jeszcze, jakoś jeszcze do tej piwnicy trzeba się dostać. No, ale żeby wejść do piwnicy, to on wymaga złota. A niestety nie mam pomysłu, co zrobić ze złotem. Ostatnie, co mi po prostu pozostało, tak naprawdę, to... ...kolorować kamyczki na żółto, wiecie. Standardowa procedura tylko. Barwnik, to musimy tutaj przynieść, wiecie, tą piłkę. Wierzę, że to jest jedyny sposób w tej tutaj krainie, żeby zdobyć żółty kolor. A jak to zrobić, to niestety już pojęcia nie mam, więc tak. Na tym po prostu odcinek. W następnym ewentualnie będę mi się jeszcze właśnie głowić, a teraz dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej.